zgłosić się do Instytutu Piłsudskiego, aby zostać tam wolontariuszką. Gdy przekroczyłam kruk Instytutu, znalazłam się nagle jakby w przedwojennej Polsce. Witali mnie pracownicy, wszyscy wolontariusze, a najmłodsza osoba w wieku mojej mamy, przedwojenni dyplomaci, członkowie rządu, wojskowi, średnia wieku powyżej 70. Zostałam bardzo ciepło przyjęta. Od pierwszego dnia wiedziałam, że będzie mi dobrze z tymi ludźmi, którzy walczyli o Polskę niepodległą i nie przestali dla tej Polski pracować. Niestety nikt już nie żyje. I to dzięki nim i profesorowi Jędrzejewiczowi zawdzięczam niezapomniane dobre pierwsze lata w Ameryce związane z Instytutem.